Hej, z jestem Bachus, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek, w którym zaprezentuję wam szybki sposób na zdobycie 200 tysięcy w tym tygodniu. Zapraszam do oglądania, także do polajkowania tego materiału, jeżeli on wam się po prostu spodoba. Więc, żeby zarobić pierwsze 100 tysięcy, potrzebujemy pariacha najlepiej. Taki oto piękny samochodzik, najlepszy samochód w grze. No może nie najlepszy, ale najszybszy. Więc, go potrzebujemy. I tutaj mamy próbę czasową i strzałka nam pokazuje, że musimy jechać w tamtą stronę. Ale to nieprawda, ona robi nas w chuja, naprawdę. Bo my musimy jechać w tą stronę. W tą stronę będzie nam prościej, więc zatrzymujemy się, odpalamy próbę czasową. I teraz nic nie robimy w sumie. Ponieważ mamy tutaj, o, takie coś. No i gra nam mówi, że mamy tak jechać. Dobra, nie słuchajcie tego, naprawdę, nie słuchajcie. Bo my podjedziemy sobie kawałek i teraz przytrzymamy sobie chyba E. Nie? F? Tak, F. Przytrzymujemy F, czyli przycisk, który jest odpowiedzialny za... Aha! Ciekawa sytuacja. Aha. Dobra, ogólnie F, jakby co na konsolach, no to jest przycisk od wysiadania z auta. Więc resetujemy sobie mapkę. I teraz na poważnie podchodzimy do tego wyzwania. 2 minuty i 29 sekund mamy na wykonanie tego zadania. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu to zrobić. Więc odpalamy, miejmy nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem. 2 minuty i 29 sekund. No nie... No, a więc ten, wiecie. No. No może za drugim się uda, ogólnie. Akurat to był niefart totalny. Starajmy się tego auta nie uszkodzić, no bo wiadomo, jeżeli trochę je uszkodzimy, no to... Coś tam, ta wydajność tego autka może spaść. Musimy się zatrzymać, ale zatrzymajmy się w ten sposób, żeby kilka tych sekund zaoszczędzić, więc... Pyk. Dobra. Jedziemy w tą stronę. I jak najszybciej wyjeżdżamy na taki teren, żeby troszeczkę ta prędkość była większa oczywiście. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że trochę tym pariachem dawno nie jeździłem. I zapomniało się, jak się tym jeździ. Nie za bardzo skręca. Myślałem, że lepsze to będzie. Ale spokojnie, damy radę. Kilka prób takich wstępnych. Teraz wy wiecie już, że niestety to auto nie jest królem skręcania. Więc to się wam przyda. Dobra. Może jest dobre, nie? Ale trzeba hamować czasami tym autem, wiecie. Ale akurat teraz już wyjeżdżamy na taki teren, że... Zobaczcie, że już tutaj bardzo łatwo nam będzie osiągnąć tą maksymalną prędkość tym pariachem i dzięki temu nadrobimy kilka sekund, które musieliśmy zmarnować na to, żeby się zatrzymać. Więc okej, już GPS nam pokazuje dobrą drogę, no więc super, osiągnęliśmy maksymalną prędkość. Ja tutaj popełniłem lekki błąd, ponieważ nie wykorzystałem krawężników, a to jest bardzo ważne, kiedy robicie próby czasowe, ponieważ jeżeli wjeżdżacie na jakieś nierówności, na przykład krawężniki i tak dalej, to dzięki temu po prostu wasze auto skacze. A co daje wam to, że auto skacze? No GTA jest tak zrobione, że po prostu jeżeli mamy jakieś nierówności i tak dalej, no to po prostu nasze auto przyspiesza na tych nierównościach. Można to bardzo łatwo zauważyć na niektórych moich filmikach, kiedy testuję pojazdy w singlu, które są na przykład ukryte w plikach gry. I tam bardzo wyraźnie widać to, że jeżeli wjeżdżam na jakąś nierówność, byle jaką, no to auto automatycznie zyskuje bardzo duży boost do prędkości. Więc super. Ale akurat teraz jak jadę tutaj, nie widzę żadnej dobrej okazji do tego, żeby to wykorzystać i przy okazji nie stracić kilku ważnych sekund. Więc nic na siłę. 2 minuty. Dobra, została mi minuta. Okej. Minuta. I tutaj widzę, że już muszę się zatrzymywać. Więc zróbmy to. Gościu, nie przeszkadzaj mi. Dziękuję bardzo. Jestem ciekawy, czy w jakiś inny, lepszy sposób mogę to zrobić. Dobra. 1 kilometr i mamy... dobra, easy. Uda się chyba za pierwszym razem, ale akurat teraz wjeżdżam na taki gorszy trochę teren, powiedzmy. Więc może być nieprzyjemnie. No właśnie. Ło, trochę mnie zarzuciło bokiem. 0,5 kilometra. Niepotrzebnie tutaj zwolniłem przez chwilę. Nie! Wypadłem z trasy. Ajajaj. Ale wiecie co? Chyba tak mimo tego, że mi się uda. Ale łatwa próba czasowa. Ja pierdzielę, zobaczcie.
Już się nawet nie staram aż tak bardzo. Pyk. Zrobione, 100 tysięcy jest na moim koncie. Mówiłem, że jest proste? Mówiłem, mimo głupiej chciałem powiedzieć wyjebki, ale nie chciałem być wulgarny. I wyszło jakieś niestety. Dobra, ale tak czy siak, ta próba czasowa zrobiona, przechodzimy do następnej. A więc okej, kolejna próba czasowa, tym razem dla RC Bandito. Trochę mój pariach ucierpiał w drodze na to miejsce, ale spokojnie, wyklepie się, będzie okej. Plac budowy 2. O Jezus Maria, z poprzednim placem budowy mam złe wspomnienia. Miejmy nadzieję, że ten będzie prostszy. Zobaczmy to. Oczywiście na samym początku zrobimy sobie taki kontrolny przejazd, a później... O, minuta 12, czyli ta trasa jest krótsza. Okej. W ten sposób. O Jezu, widzę, że tutaj jest dużo takich wydm, powiedzmy. Które mogą mnie tutaj trochę frustrować. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie tragedii. Tutaj można spaść oczywiście. Już właśnie z poprzednim placem budowy miałem takie właśnie wspomnienie, że pod koniec mapki spadłem sobie. Ale spokojnie. Tutaj jest RC Bandito. Wiecie co? Przejedźmy tą mapkę do końca. Jednak. I o Jezu, widzicie jak to skręca. Przejedźmy ją do końca, żebym wiedział w ogóle jak tu mam się zachować. I za drugim razem zgaduję, że mi się uda. Chociaż słyszałem, że będę rzucał kurwami, ale ja wam mówię, nie będę tego robił na tym odcinku. Jak na Discordzie rozmawiałem, więc mówili, że będę. Ja wam mówię, że nie będę używał takich brzydkich słów, bo to nieładnie i w ogóle B. Widzę, że czas mi się skończył. A ile mi do końca zostało w ogóle? Nie pokaże mi ilości checkpointów, tak. O Jezu, czekajcie. A nie, w sumie dopiero teraz, nie. 12... O Jezus Maria. Ej, to może być trudne. Jeszcze się nie skończyła ta próba czasowa. Ty żart jakiś. Czemu to jest takie długie? Tu jest koniec próby czasowej. Ja pierdziele. Dobra, resetujemy. Tak samo przytrzymujemy F i będzie. O ty kurde, próba czasowa. Damy radę. Press F to pay respect, jeżeli nie uda mi się. Zobaczmy. Tym razem... O! Palce strzeliły. Strzał z palca, tak zwany. I lecimy. Dobra. Pyk. Wydma. Nie chcemy na wydmy wjeżdżać. Ewidentnie nie chcemy, naprawdę. Dziękuję bardzo za takie wydmy. Dobra, i tutaj wjeżdżamy. No właśnie, wjeżdżamy. No, nic nie rozpierdolę, naprawdę. Na 100% nic się takiego nie wydarzy. Mam pada pod ręką, ale wiecie co jest najgorsze? Że jakbym rozpierdzielił teraz pada na przykład, to wiecie co by się stało? Bym sobie już nie zagrał, więc tego nie zrobię. dobra. Oczywiście pada od tego. Od playaka, a gram na kompie. W ramach takich formalności, jakby ktoś pytał. Dobra. I tu, teraz. Poprzednio wyszła bardzo kiepska sytuacja, ale jak widzicie teraz, idealnie to zrobiłem, idealnie. Tutaj też prawie wypadłem. Jedź, gościu, nie. Nie, i teraz, o Jezu, jaki głupi błąd. Głupi błąd tego zawodnika popełnił, niestety. Ło, tutaj było blisko. Znaczy, o jest, sorry, przypadkiem. Ręka sama chodzi, sorry. A ty kurde. Chwila. Ja to rozgryzę. Ja to rozgryzę zaraz. W ogóle, po poprzednim odcinkiem ktoś mi napisał. A dobra, nie będę mówił co napisał. Ale napisał bardzo brzydko, napisał ze stylu: jak ja nie potrafię pływać, to nie pływam. Jak ty nie potrafisz grać w GTA, to nie graj. I weź z takim dyskutuj.
To ja mu napisałem, bardzo ładnie mu napisałem. To weź proszę idź sobie popływać teraz. No bo... Nie, no nie chce mi się kurde z takimi osobami dyskutować. Dobra. Zrobimy teraz cięcie. No bo dostaję małej tej, a nie chcę używać słów powszechnie używanych za wulgarne. Dlatego postanowiłem, że w tym momencie zrobię cięcie. A dobra, ostatni raz. Tym razem się uda. Jak się nie uda, to robimy cięcie. Więc okej. Gro, zaufaj mi. Chcę dla ciebie dobrze. Patrzcie, jakie tempo. Jakiego tempa jeszcze nie miałem. Niczym. Nie wiem kto w sumie. Usain Bolt. Ło. Pyk. Nie wiem po co tyle tej spinaczki tutaj dodali. W sumie musieli wykorzystać to co mają. Ale mogli w sumie tą próbę czasową walnąć w innym miejscu i byłoby jeszcze lepiej. No. Nie jebnę w nic. No, super, no, super babka. Dziękuję bardzo. Dobra. Próba czasowa odpalana jest w tym momencie i pokażę wam w jaki sposób przejdę za 57 razem tą próbę czasową. Zobaczcie. Rozgryzłem już wszystkie mechaniki, jeżeli chodzi o ten pojazd. Wiem w jaki sposób on się zachowa na każdej powierzchni i muszę wam powiedzieć, że ta próba czasowa jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy po prostu się nie wypierdzielić na bok, nie spać z dużej wysokości, utrzymać w miarę dużą prędkość. I ta próba czasowa jest w miarę prosta. Oczywiście też znajomość mapy pomaga. Więc patrzcie, jak ta próba czasowa normalnie została rozgryziona w tym momencie. Patrzcie, nawet mogę mieć gwiazdkę i nic to im nie da. Przejdę to. Patrzcie, no jakie to jest proste, ja pierdzielę. Jakim prawem nie udało mi się to za pierwszym razem? Nie wiem. Bardzo prosta próba czasowa, zobaczcie, no. Idzie przez to, jak profesjonalista. Wszystko. No kurde. Jest problem lekki. A jednak nie! Udało się! Kurde! Tak, kurde! Kurde, udało się! To chciałem powiedzieć i to powiedziałem. Jestem miłym człowiekiem, nie przeklinam. Kulturka. Takie sprawy, takiego bakusa znacie na YouTubie, takim jestem. To wcale nie jest nic udawane. Przekleństwa są B, hashtag przekleństwa są złe, też B. Tak. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że próba czasowa wam się spodobała i mam nadzieję, że w następnym tygodniu też chcielibyście, żebym taką próbę czasową dla was nagrał. A nawet dwie. Więc tyle ode mnie. Siema, dara, po cześć. Elo!